No. Jasiu, a mi mówili, jak ja występowałam w telewizji, to mówili, że mam parcie na szkło. To dlaczego ty występujesz? Bo ja mam parcie na szkło i jestem osobą atencyjną. Cześć kochani, słuchajcie, tym razem jesteśmy we dwójkę, czyli z niesamowitym Jasiem Boraskim. I dzisiaj będziemy chcieli wam pokazać życie drifterów. Tak, dokładnie. Będziemy kręcić coś fajnego. Fajny projekt, nowy projekt, o którym niedługo się dowiecie więcej. Natomiast nie pokażemy wam wszystkiego, żeby było to niespodzianką. Natomiast to, co jest najważniejsze, to pokażemy wam, że drifting to nie tylko jazda samochodem. Jasiu, ty dosyć często występujesz przed kamerą. Tak, no zdarza się czasami. A co to są za projekty najczęściej? To są najczęściej, tak, bardzo często są to wywiady do telewizji, albo jak występuję przed kamerą, no to do siebie na kanał po prostu, na YouTube'a. Bardzo fajny kanał, słuchajcie, gdzie Jasiu pokazuje swoje życie, pokazuje samochody swoje, których ma dużo, ja wam też trochę pokażę, więc zdecydowanie polecam. No. Jasiu, a mi mówili, jak ja występowałam w telewizji, to mówili, że mam parcie na szkło, to dlaczego ty występujesz? Bo ja mam parcie na szkło i jestem osobą atencyjną. Tutaj mnie zaskoczyłeś, powiem ci potencjalnie. Nie, oczywiście, żartuję. żartuję sobie, po prostu, występuję do mnie na kanał, nagrywam materiały, staram się podzielić moją wiedzą z ludźmi, jakieś tam już doświadczenie zgromadziłem, w końcu parę lat w tym driftingu już jestem, wcześniej jeszcze jeździłem na gokardach, to już parę lat w tym motosporcie mam za sobą, chociaż sam mam 15 lat tylko. Staram się dzielić tą wiedzą z ludźmi, bo uważam, że to jest fajne, a zawsze można się czegoś ciekawego dowiedzieć. I o to właśnie chodzi. A powiedz mi, ty lubisz kamerę? Tak, bardzo. A kiedyś ktoś mi powiedział, jak ja się wygłupiałam przed kamerą i się dobrze bawiłam, że zachowuję się jak małpa i on nigdy nie będzie małpować. Co o tym myślisz? O nie wiem, powiem ci szczerze, takie tematy to... Najważniejsze jest, żeby chyba robić swoje po prostu i żeby być samemu zadowolonym ze swojej pracy. Oczywiście trochę samokrytyki zawsze okej, ale ważne, żeby być zadowolonym. Znaczy ja ci powiem, dlaczego ja to robiłam, bo to jest dokładnie to, co ty przed chwilą powiedziałeś, że po pierwsze mamy jakieś doświadczenie w tym sporcie, więc faktycznie chcę się podzielić tym doświadczeniem, a dwa, uważam, że to była świetna promocja dla driftingu, że jeżeli zapraszano mnie i pokazywano ich i zawsze, nie wiem, nawet mówiłam o bezpieczeństwie, mówiłam o różnych tematach, to jednak zawsze byłam podpisana jako kierowca driftingowy i ktoś tam drąży temat, o co chodzi, nie? I to też zawsze, jak się zachowujemy przed kamerą, to przekazujemy takie swoje emocje, taki swój vibe po prostu. Bardzo dobrze, dokładnie tak. Słuchajcie, dzisiaj pokażemy wam, co się dzieje, bo to nie jest tak, że po prostu kamera przyjeżdża, ustawiamy się, mówimy dwa zdania. Czasami tak jest, nie? Jak do telewizji to tak jest, ale dzisiaj jest trochę większa produkcja, więc troszeczkę wam pokażemy z tyłu. 12 osób? Tak, 12 osób mamy w produkcji, więc pokażę wam To ja się chyba jeszcze nie spotkałem, żeby tak dużo osób pracowało przy jakimś projekcie, w którym ja jestem. Chyba się jeszcze nie spotkałem. A powiedz mi, lubisz być malowany? No, za często nie mam okazji, bo nie maluję się ani do szkoły, ani na tor, więc raczej jak się malowało, jak mnie malowano, to tylko właśnie raczej do jakichś wywiadów. I to ja nie mam z tym problemu. No wiadomo, że wtedy się lepiej wygląda przed kamerą, się tak twarz na mnie świeci, więc nie mam z tym problemu. Zapytałam dlatego, że niektórzy mają z tym problem. Ja obserwuję właśnie mężczyzn, którzy są malowani, którzy zaraz po wywiadach po prostu biorą tony chusteczek i ścierają to z sobą, z siebie 3 minuty po, a inne osoby wręcz mówią, nie, dziękuję, ja nie potrzebuję. Ty jesteś z tych, co ściera, czy z tych, co mówią, spokojnie, mogę dochodzić tak do końca dnia. Tak, ja jestem raczej tym drugim typem osób. Bardzo dobrze, słuchajcie, zobaczycie, co się będzie działo. Serdecznie zapraszam. Tak, zapraszamy do oglądania.
Słuchajcie, jesteśmy przed jeszcze malowaniem, więc ja tak cały czas zmieniam tutaj, próbuję coś ogarnąć włosy, ale zaraz będziemy malowani, czesani, no i się zacznie nagrywanie. Proszę mi zrobić też zdjęcie do tego. Do Instastory. Proszę. Zdjęcie? Masz. Dziękuję. Proszę bardzo. Musisz to zrobić. Ja tam... Panowie też muszą być piękni do kamery. My jesteśmy zawsze piękni. Gotowi? Tak, gotowi, piękni, młodzi. Piękni, młodzi, ty tak, na pewno. Tak. Gotowi, bierzemy się do roboty. Tak, teraz ciężka praca. Wcześniej były przyjemności, teraz ciężka praca. Bardzo, tak. Do roboty. Zaimponowałeś nam. Legalnie idziemy? A co? Jasiu, czy ty sobie zdajesz sprawę, że żyjesz życiem, które jest marzeniem wielu, wielu osób? Zdaję sobie sprawę z tego w 100%. To tak wygląda szczęśliwe dziecko. Postrzelało sobie z wydechu. Teraz sobie może spać. No i co? No superancko. A potem wsiądzie w driftowóz i sobie podriftuje. Dokładnie tak. Że ten Jasiu, nie, to ma parcie na szkło. Facet, tylko telewizję. Tak. Już jest tak sławny, tak dobry, że to one do niego przyjeżdżają. Nie, on jedzie gdzieś tam do studia i tak dalej. Tak, tak. Po prostu zobaczcie, leży, nie robi nic, telewizja tam wywiady, płacą mu za to. Ja nie rozumiem. Świat się kończy. Dzisiejszą. No, no ja za ten wywiad to chyba drugiego Nissana sobie kupię, bo ja nie wiem, co ja zrobię z taką ilością... Fejmu. Tak, z taką ilością fejmu. Taki fejm ogóle... ciebie rozpiera tutaj, no, że po prostu musisz coś normalnie... spożytkować. Tak, jakieś. Dokładnie no, tak. Nowe osoby, które cię będą wspierały, nowe te no, fanki, już wiem, które na pewno przejdą od nas do ciebie. Już dawno przeszły. No nie wiem, ale... Ma dużo fanek? Kłócić się nie będziesz. No, jestem zadowolony. Ogólnie z moich wyników, jeżeli chodzi o zasięgi, jestem bardzo zadowolony. Poczekaj, ale ja cię pytam o konkretnie, czy o fanki masz? Czy masz dużo fanek? No, wydaje mi się, nie wiem, patrząc po statystykach moich, to raczej nie. Większość osób, co mnie ogląda, są mężczyźni, ale... ale kobiety też są. Jasiu, czy masz dziewczynę? Nie mam. Czy jesteś wolny? Tak. Do wzięcia. Tak, tak, do wzięcia. Słuchajcie. Słuchajcie. W tym momencie Instagram szaleje. Słuchajcie, Jasio jest wolny. Dziewczyny, piszcie, ale właściwie jakby wam to powiedzieć, i tak będzie zajęty swoim samochodem. Ale powiem wam, dziewczyny kochane, generuje takie koszty. Tak, zapomnijcie o ładnym pierścionku, bo on wyda to na zawieszenie. Dokładnie, na Wintersa. Słuchajcie, właśnie jesteśmy po nagraniach i prawdę mówiąc, zmarzliśmy potwornie. A to nie są czasami łatwe nagrania, kiedy jest zimno, a trzeba zachować jakąś trzeźwość umysłu. Ale myślę, że będzie fajnie i wszyscy będą zadowoleni. Trudno było? Nie trudne było... pytania? No, tak wiesz.
Nie, no bo okay. Podchwytliwe. Tak, tak, podchwytliwe. Czekajcie. Pytania. Musicie czekać, naprawdę. Musicie wyczekiwać, trzymać kciuki, żeby wszystko było na czas. Oj tak. I trzymajcie kciuki, żeby wszystko zostało fajnie zmontowane, bo jest na co czekać. Było kilka takich fajnych pytań, na które ja się musiał odpowiedzieć. No, musiałem odpowiedzieć na kilka pytań, takich wiecie, niezręcznych. I po prostu wyczekujcie na premierę. Tak. A jak w ogóle podobały Ci się nagrania? Naprawdę bardzo fajnie. Jestem zaskoczony profesjonalizmem, bo tak jak wcześniej mówiłem, nie miałem jeszcze okazji pracować na planie, żeby było aż tak wiele osób skupionych tylko na mnie. No więc no, naprawdę, no bardzo fajnie. A nie miałeś jakiejś niedogodności? Nie, wszystko było super. Dostałem nawet batonika, więc ja jestem zadowolony. Kurczę, jest mistrzem świata, bo ja zmarzłam przeokrutnie. No, ja też zmarzłem, ale na szczęście jesteśmy u mnie w domu, jest już ciepła podłoga, więc jest okej. Właśnie, uwielbiam tak pozytywne osoby, po prostu było fenomenalnie. Będziemy jeszcze coś nagrywać fajnego? Tak, będziemy jeszcze nagrywać drift wokół ronda. Będzie się działo, to ja idę to podpatrzeć. Idziemy. Idziemy, chodź.